Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Jesteśmy. Widzę, że już się Państwo niepokoją. Malutka obsuwa, jesteśmy, zaczynamy studio wyborcze. Dobry wieczór, Karolina Opolska, a dzisiaj w studiu wyborczym Paweł Kowal, jedynka Koalicji Obywatelskiej do Sejmu z Podkarpacia. Dokładnie tak, jak pani powiedziała. Okręg 23 ze stolicą w Rzeszowie. W Rzeszowie, piękne miasto. Kiedy pani była ostatnio? W 2019 roku, przed wyborami poprzednimi, podczas debaty, którą wtedy organizowałam dla Radia Tok FM w Rzeszowie. A czy teraz pani się wybiera na Podkarpacie? Ja nie mogę wyjść w taką rolę, żeby panią zapraszać jako dziennikarkę, ale... Ale robię też wszystko w tej kampanii, żeby opowiadać o Podkarpaciu, bo mam poczucie, że to jest taki mocno niedowartościowany kawałek Polski pod każdym możliwym sposobem. Rzeszów zrobił wtedy na mnie dobre wrażenie i nawet byłam zaskoczona tym, bo to była moja pierwsza wizyta w Rzeszowie, bo jednak to jest daleko stąd, długo się jedzie. Trzy godziny. Trzy godziny i jedna minuta. Ale samolotem nie jest takie bardzo Trzy godziny green. I jedna minuta z centrum Warszawy do centrum Rzeszowa. Ale oczywiście wtedy jeszcze nie była droga otwarta, więc się jechało długo. Dobrze pani zapamiętała, ale teraz idzie się dokładnie 3 godziny. To nie jest najgorzej. I dzięki temu Rzeszów jest bliżej, a poza tym no i w tym czasie stało się coś kluczowego. To znaczy Rzeszów stał się faktycznie jednym z najczęściej wymienianych miast na świecie ze względu na... Sytuację geopolityczną, atak Rosji na Ukrainę i to, że Podkarpacie stało się takim węzłem, hubem, różnie to ludzie mówią, ale faktycznie centralnym i super istotnym punktem na mapie świata. Wtedy z Rzeszowa, pamiętam, kandydował Paweł Poncyliusz, jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską. I wszystko tak, jak pani mówi. Tak, wszystko się zgadza. Czy czytał pan dzisiaj portal Onet? Zrobimy taką małą reklamę. A dokładniej tekst Jacka Harłukowicza, który już kwestie majątku państwa Morawieckich śledzi od dłuższego czasu. Dzisiaj duży bardzo tekst ze zdjęciami. Pozwolę sobie fragment zacytować. Szacunki pokazują, że przez ręce Morawieckich w ostatnich latach przeszły nieruchomości warte prawie 120 milionów złotych. Przychód Iwony Morawieckiej z samej tylko sprzedaży kilku z nich przekroczył w ostatnich 3 latach 21 milionów złotych. Co najmniej jedną nieruchomość sprzedała cudzoziemcowi. To oczywiście jest legalne, ale chodzi o to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości niezbyt przychylnie patrzy na wyprzedawanie polskiego majątku. Ale u nich się zawsze, u nich jest zawsze odwrotnie niż mówią, czyli oni w ogóle sprzedali najwięcej ziemi, wycięli najwięcej lasów, sprzedaje cudzoziemcom najwięcej ziemi, wycięli najwięcej, proporcjonalnie najwięcej lasów, wycięli, wysłali do Chin, proporcjonalnie przyjęli najwięcej uchodźców, w zupełnie bezsensownym trybie, bez żadnego pomysłu na politykę migracyjną. Więc tak samo jest u nich z majątkiem, to znaczy im głośniej krzyczą o jawności, tym bardziej okazuje się... Ale właśnie chciałam porozmawiać, o co w tym chodzi, bo w 2019, przed poprzednimi wyborami, o których przed chwilą rozmawialiśmy, był taki moment, że ta kwestia majątku pani Morawieckiej stała się problemem i wtedy Mateusz Morawiecki obiecywał, że po uchwaleniu odpowiedniego prawa on z przyjemnością ten majątek swojej żony ujawni. Oczywiście on mógłby ten majątek ujawnić bez żadnego prawa, no tutaj nie jest żaden problem, ale... To jest zwykły fortel, oni stosują zwykły fortel, bo w rzeczywistości moim zdaniem duch prawa jest taki, że tak wielki majątek żony, który jest de facto majątkiem wspólnym, bo to przecież... jest czysto formalny zabieg, to przepisanie na żonę, czy rozdzielność majątkowa, nie wiem, jak oni to tam dokładnie... W 2013 roku została intercyza podpisana między państwem Morawieckim. Przecież to jest jasne, że to jest czysto formalny zabieg po to, żeby schować ten majątek, żeby opinia publiczna go nie widziała, żeby państwo go nie widzieli, ale to też jest, tam jest też ukryta jedna rzecz, która mnie szczególnie bulwersuje, to znaczy, że tam przedmiotem handlu był też majątek kościelny. Chodzi o słynną działkę na wrocławskim osiedlu Oporów, którą w 2002 roku państwo Morawieccy kupili od kościoła w bardzo, bardzo okazyjnej cenie. Ja myślę, że jeżeli ktoś jest... I potem sprzedali... Dużo drożej. Dużo drożej i to rzuca światło nie tylko na szczerość premiera i na to, czy to się zgadza z rzeczywistością, co premier mówi o sobie, o swoich wartościach i tak dalej, bo to jest po prostu duży skandal, ale to także rzuca cień na kwestię własności kościelnej. Własność kościelna nie jest własnością jakiegoś księdza, który sobie to sprzedał, zresztą później ten ksiądz do wielkich zaszczytów dostępował, ale przecież to jest własność, poważnie mówiąc, jakiejś wspólnoty, jakiejś parafii. Jestem pewien, że ci ludzie nie mieli o tym zielonego pojęcia, że jakaś osoba prywatna
rodzina, polityka będzie potem na tym z tego, na podstawie no, kupuj, na zasadzie kupił, sprzedał, kupił tanio, sprzedał drogo, budowała swoją osobistą pomyślność majątkową. To jest wszystko super niemoralne. I to są te cegiełki, które prowadzą do przegranych wyborów przez PiS, bo ja nie mam wątpliwości, że każda z tych informacji, tam jest oczywiście taki problem, że to trzeba powiedzieć ludziom, nie? Że ludziom to się w głowie nie mieści. Ale właśnie zastanawiam Że większość posłów może wpisać do oświadczenia majątkowego, nie wiem, drobne zarobki żony i nie ma z tym kłopotu, a premier rządu, no stosując formalnie okej, ale jednak fortele, które wyraźnie są przeciwko duchowi i zasad panujących w Polsce i przeciwko duchowi ustawy, chowa majątek i uważa, że wszystko jest super. A potem pokrzyczy, nie wiem, zrobi nagonkę na Agnieszkę Holland czy coś innego i ludzie zapomną. Podstawowym dzisiaj zadaniem w tej kampanii, i to jest moje doświadczenie z Podkarpacia, jest przebijanie tego muru kłamstwa, że ludzie, naprawdę dużo ludzi w Polsce nie wie o tym wszystkim. No nie ma skąd się dowiedzieć. Trochę się dowiedzą, nie wiem, właśnie może z YouTube'a, bo mają dostęp do mediów społecznościowych, jeżeli trafią. Trochę się dowiedzą z tych mediów, które są jeszcze niezależne. Trochę takich mediów jest, ale duża grupa Polaków ma po prostu tylko dostęp do telewizji rządowej, a tam jest kompletna blokada. To jest, ja to nazywam w swojej głowie murem kłamstwa, który trzeba przebijać każdego dnia i wierzę, że tak jak taran, to się w tym momencie jak taranem, że wydaje się, że tego się nie da przebić, ale nagle się przebiło, na przykład w sprawach migracyjnych. Zastanawiam się tylko, czy właśnie kwestia majątku pani Morawieckiej, no czy właściwie państwa Morawieckiej, bo ta intercyza no jest intercyzą, no wiadomo, że to jest ich wspólny majątek. Willa na warszawskiej Marinie to jest takie dosyć luksusowe osiedle, warta podobno około 10 milionów złotych, przecież mieszkają w niej razem. W każdym razie zastanawiam się, czy to jest bardziej opowieść o pieniądzach, ogromnych pieniądzach, niewyobrażalnych dla przeciętnego człowieka, czy to jest opowieść o układach i znajomościach. Dlatego, że no, mamy tę działkę kościelną, ale tam było kilka takich podejrzanych transakcji, w których pani Morawiecka odsprzedawała jakiś fragment swojego majątku jakimś znajomym biznesmenom dosyć tanio, potem znowu odkupowała od nich to dużo drożej niż sprzedała i tam takie różne dziwne historie się pojawiają, więc zastanawiam się, co tu jest większym problemem, pieniądze czy układy? A może moralność po prostu? A nie, to w ogóle, o czym my mówimy? Że niemoralna władza, która... Znaczy oni się nauczyli od Orbana, bo wychodzą, bo może tak, bo program jest bardziej taki analityczny, to dwa słowa komentarza. Po upadku komunizmu i rozpadzie Związku Sowieckiego, na miejscu Związku Sowieckiego, Środkowej Europy, Jugosławii, powstało chyba ze 30 państw. Tak naprawdę w oligarchii nie było tylko w dwóch państwach. Nie było żadnej oligarchii na Węgrzech i w Polsce. No to potem Orban wprowadził oligarchię na Węgrzech, a w Polsce część polityki obecnego rządu to jest próba wprowadzenia własnej oligarchii. To oznacza, że będą nowi bogacze, którzy będą powiązani z państwem, będą korzystali na układach, na różnych dojściach. To dotyczy nie tylko premiera, ale dotyczy, myślę, że nawet w dużym stopniu ludzi wokół gdzieś tam. My ciągle o nich słyszymy. To są ludzie, którzy nie popisują się jakąś wielką przedsiębiorczością, ale korzystają z układu. Dostaną gdzieś kredyt, mają pieniądze, żeby zainwestować, mają okazję zainwestować, kupić, sprzedać i w ten sposób powstają majątki. Myślę, że takich majątków powstało setki, a może tysiące, po to, żeby utrwalić władzę PiS-u. I to jest istota tego problemu w takim politologicznym sensie, tworzenie oligarchii. Premier Morawiecki. Bo to wie pani, bo żeby ktoś nie pomyślał, że ja mam coś przeciwko pieniądzom. Tylko no tak, pieniądze, zarobili, to kupują. No to jeżeli to dotyczy jednak szefa rządu, to już nawet nie, że zwykłego posła, tylko po prostu szefa rządu, to powinni to ujawnić. A po drugie, to nie jest tak, że wie pani, jeżeli wychodzi szef koncernu, czy syn szefa koncernu w Stanach i jest akurat senatorem, to wszyscy wiedzą, skąd on ma pieniądze. Nie? A tutaj to się taka pojawia sytuacja, że właściwie to nikt nie jest w stanie powiedzieć. No, jeżeli prowadzą biznes, sprzedają za granicę, sprzedają w kraju, mają duży rynek, skalują biznes, no to mają pieniądze, nie? Mają dużo pracowników, to się namnożyło. A tak, no to właściwie to taka dziwna historia, nie? Mhm. Nikt tu nie ma żadnego biznesu, nikt nie słyszał o żadnej firmie, nikt... Mateusz Morawiecki oczywiście zarabiał dobrze w banku, ale to nie tyle, nie? I nagle jakieś obroty działkami i nagle wielki majątek i schowany. No to co to ma być? To pojawiło się na naszym czacie pytanie, czy może chodzić o pranie brudnych pieniędzy. Ale to nie chodzi o to, żebym ja teraz fantazjował. Już wszystko to, co powiedzieliśmy, wystarczy, żeby powiedzieć, że to jest niemoralne i żeby to wyraźnie, jasno skomentować i ocenić.
mnie zastanawia trochę oś czasowa, bo to wygląda tak, że w 2013 roku państwo Morawieccy podpisują intercyzę. To jest jeszcze czas, kiedy oficjalnie, wtedy jeszcze nie premier Mateusz Morawiecki, jest związany w jakiś sposób z otoczeniem Donalda Tuska. W 2015 roku PiS wygrywa wybory, w 2017 roku Mateusz Morawiecki zostaje premierem. Czy pana zdaniem to oznacza, że w tym 2013 roku Mateusz Morawiecki szykował się już na zmianę frontu? Albo po prostu planował karierę polityczną, nie? Pewnie. Znaczy, ja nie znam dokładnie tamtych historii, zresztą wtedy się mniej zajmowałem polityką. Zdaje się, że wtedy już liczył po prostu na jakąś zmianę, nie? Że już chyba grał tam jakieś miał spotkania tajne z Jarosławem Kaczyńskim. Nie wiem, to trzeba by sprawdzić. Też nasi widzowie zastanawiają się, ile tego... Tak słyszałem, nie... że to był jakiś proces, że on tak trochę na dwie strony już tam grał. No, zaradny jest, no co ja mogę powiedzieć, no. Pozazdrościć. No cudownie. Ja bym tak chciała umieć, a nie umiem niestety. Nasi widzowie zastanawiają się, ile tych nieruchomości jeszcze może się na przykład znajdować za granicą, czego nie jesteśmy w stanie sprawdzić. Ale zastanawiam się, na ile to jest sprawa, z którą wam jako opozycji uda się właśnie przebić poza tę bańkę opozycyjną, jeśli chodzi o wyborców, Polaków, że dotrzeć do tych, do których zwykle dociera tylko przekaz rządowy. Są dwa pytania. Czy to się uda? Czy to jest możliwe? Czy zadziała? Czy to jest możliwe i czy zadziała? Jest możliwe, bo sprawa migracyjna pokazała, że jest możliwe. Zobaczymy, czy w tym przypadku zadziała. Rozumiem, że będziecie się starali, żeby zadziałało. Kampania jest dobrym okresem, żeby przebijać ten mur kłamstwa, dlatego że my codziennie mamy mnóstwo kontaktów, także osobistych. Czasem krótkich, takie flesze, czasem gdzieś na rynku, gdzieś na ulicy, ale wtedy jest bardzo duża intensywność rozmów politycznych, które no to działa w taki sposób, o właśnie, to mogłoby być, żeby na przykład takim starym, dobrym zwyczajem zobaczyć, jak trwa kampania z punktu widzenia dziennikarza. Może pani wpaść kiedyś pooglądać. To jest jednak nieustanny kontakt. Ludzie o coś tam pytają. Jest szansa, a i pytali już dzisiaj o nie. tę sprawę, czy jeszcze nie? Dzisiaj akurat byłem w Warszawie, bo miałem małą przerwę, dlatego się widzimy. Jutro będę mógł znowu coś powiedzieć. Wczoraj nie. Wczoraj przejechałem właściwie całe Podkarpacie, bo i Głogów, i później Tarnobrzeg, okolice Tarnobrzega, potem znowu Rzeszów. Widziałem tylko, że już wiedzą o sprawach wizowych, także ludzie, którzy nie mają kontaktu. No właśnie, o co pana pytali? No tak technicznie to dotarło do nich, że do wielu wyborców, znaczy to co, to jeżeli taka charakterystyka, to powiedział tak, w ogóle od tygodnia dużo więcej agresji u pewnej grupy wyborców PiS-u. Takiej absurdalnej już agresji, że ktoś do mnie podchodzi i krzyczy, ty hitlerowcu, ty zdrajco, ty stalinisto, no takie rzeczy nie trzymające się już żadnej logiki. Widać, że ludzie są bardzo mocno podkręceni i że no, winę za to ponosi rząd i szczególnie prezydent w ostatnich dniach, dlatego że to ta wypowiedź prezydenta, że tylko świnie siedzą w kinie, to jest coś, ja nawet się zastanawiam nad tym, jak to mogło przejść mimo wszystko na niewielkim oburzeniu. Myśmy do tego wszystkiego przywykli. Nie potrafię sobie wyobrazić, że, nie wiem, prezydent Francji oskarża jakąś dużą grupę Francuzów, którzy oglądają nie ten film, co on by chciał, żeby oglądali. No to rekordowo dużo, bo film na weekend otwarcia... Na razie. Najlepszy weekend otwarcia, jeśli chodzi o polskie filmy w tym roku. To nawet ja bym właśnie na chwilę abstrahował, który to film, której reżyserki, bo to może być każdy film, jak raz pozwolimy. To oni będą robili tak, że będą chcieli, żebyśmy oglądali tylko te filmy, które im się podobają, które oni uważają za dobre. Że prezydent dużego europejskiego kraju pozwolił sobie do porównania widzów jakiegoś absolutnie legalnie dystrybuowanego filmu do Volksdeutschów, współpracowników Niemców hitlerowskich. To jest jakiś odjazd po prostu. On się bronił, że tylko cytował, że to był tylko cytat. No ale na tym właśnie polega ta podwójna gra jego. Że to był cytat, że on się z tego nie wycofał, że nie przeprosił, że bronił tego właśnie mówiąc, że to był cytat. On celowo użył cytatu. Ale użył go dokładnie w takim kontekście, odnosząc się do, no na przykład do mnie, do pani, jeżeli pani była na filmie i tak dalej. Byłam. I to spowodowało dużą radykalizację, to widać w tych rozmowach, bo o to pani pytała. Duża część pisowców, wyborców PiS-u jest taka zdemotywowana, dlatego że oni wiedzą, że jest coś grubo nie tak z aferą migracyjną i najczęściej pytają, czy to przypadkiem nie chodzi tylko o te kilkaset osób. No bo ale... to była ta narracja tak, propagandy rządowej, że to jakieś tam nieprawidłowości, ale to było 200 osób. Tylko, że jeżeli 200 osób jest przedmiotem badania,
to znaczy, że odwieście za dużo, bo jeżeli kogoś aż szczegółowo badali przy tym i tak dziurawym sicie, to znaczy, że mówimy o jakiejś grupie wyborców, jakiejś grupie uchodźców, no, którzy mogą na przykład, gdzie mogło być podejrzenie o terroryzm, czy coś takiego zupełnie poważnego, no to wtedy 200 nie jest mało, tylko dużo. Bo my mówimy o tym, że wiele osób, no prawdopodobnie setki tysięcy osób w ciągu kilku lat, a w ubiegłym roku 40 razy więcej niż przykładowo w Niemczech, to jest grupa osób, które wjechały do Polski jako formalnie legalni migranci zarobkowi, bez żadnej polityki migracyjnej, bez żadnego przygotowania lokalnej społeczności, bez żadnej informacji, bez żadnej nauki języka, bez żadnej nauki prawa, ale w dużym stopniu też za łapówki. Dawane tu i tam, podawane i po tej, i po tamtej stronie, bo płaciło się, to już dzisiaj wiemy, zarówno firmom, które przygotowywały wnioski wizowe i szukały miejsca w kolejce po wizy w konkretnych krajach. No tam po drodze bardzo dużo ludzi zarobiło. Jak i było dużo korupcji po naszej stronie, gdzie firmy szukały pracowników, ponieważ nie ma żadnej polityki migracyjnej, ponieważ nie wiadomo, jaką rząd prowadzi w tej sprawie politykę, no to jedynym rozwiązaniem było znaleźć dojście do ministra, wiceministra, jakiegoś dyrektora departamentu albo kogoś, kto zna dyrektora departamentu i podać mu tę kartkę z nazwiskami przykładowo znowu z, nie wiem, z Pakistanu, czy z Afganistanu, czy z Indii, z Filipin, tych ludzi już konkretnych, weźmi tych wpuść. No ale prowadzenie, jeżeli tak na chłodno się nad tym zastanowimy, czyli państwo europejskie poważne prowadzi politykę migracyjną w taki sposób, że kto ma dojście do ministerstwa, to przynosi karteczkę z nazwiskami i weźmie tych przywieźć. No co to w ogóle jest, nie? Na ogromną skalę. I to zaczęło do ludzi docierać. To widać, że to powoduje zmianę. I to będzie miało wpływ na Podkarpaciu do ludzi to dotarło. No tak jak słyszę... Podkarpacie jest bardzo prawicowe. Prawo i Sprawiedliwość tam jest mocne. Moja kampania jest także po to, żeby pokazać, że to nie jest region Prawa i Sprawiedliwości, że tam jest możliwa zmiana. I tam będzie zmiana. Dlatego, że myśmy za bardzo przywykli, no może ja nie, ale nawet często tak słyszę wśród różnych wyborców, czy liderów opinii wręcz liberalnych, oni mówią... Oj, tutaj to PiS weźmie co swoje. A ja myślę, że tam PiS nie ma nic swojego. Ma tak jak wszędzie. Musi powalczyć, jak nie powalczy, to zacznie tracić ludzi. Ludzie są mądrzy, ogarnięci, gospodarni, bardzo ambitni i czasami po prostu albo nie mają dostępu do informacji, albo są zapracowani i nie mają na to czasu. I to też, znaczy ja albo pani mamy prawo wymagać od ludzi, żeby tyle siedzieli w polityce, co my siedzimy. My zawodowo tym się trochę zajmujemy, nie? Mówił pan o tej narastającej agresji, ona ma swoje przejawy czysto fizyczne, bo w zeszłym tygodniu Borys Budka został zaatakowany, całe szczęście nic poważnego się nie stało, ale agresywny mężczyzna wyzywał go i szarpał w galerii handlowej, a teraz mieliśmy podobną sytuację z posłanką Koalicji Obywatelskiej, panią Martą Wycisło, która też została zwyzywana. No i uderzona Marta Wycisło, to już był poważniejszy przypadek, nie? No i ja jestem przerażona, mówiąc szczerze. Ja też. Bo ja to też eskaluje. Narracja Prawa i Sprawiedliwości jest coraz ostrzejsza. Pan wspominał o tym, jak prezydent Duda stwierdził, że ci, którzy pójdą na film Agnieszki Holland, to świnie. No ja przypominam sobie wpis Dariusza Mateckiego, czyli kandydata PiSu w zachodniopomorskim, który właściwie... I o to go tak to nazwał Bartosz Węglarczyk, potem Dariusz Matecki wytoczył mu proces. Dzisiaj okazało się, że nic z tego nie będzie. Niemalże wzywał do mordu, no bo wymienił, porównał aktorów grających w filmie z Holland z aktorami, którzy kolaborowali z niemieckim okupantem. Oni w różnych sprawach, mówię o pisowcach, przeszli wszelkie granice. Ja to mówię tak, że my musimy i tak być jak Gandhi. Bo ja na przykład, i to nie chodzi o mój charakter, że dość łagodny jestem w ogóle, jak pani wie, ale nawet gdybym nie był łagodny, no to jak ja już nie przelicytuję, bo ludzie mówią, odpowiedz im ostro. No co ja mam ostro odpowiedzieć komuś, kto mówi, że jestem Volksdeutschem? Bo de facto do tego sprowadzała się wypowiedź, i to prezydent mówi. No to jakie? To ja mogę tylko puścić mu jakąś wiązankę bluzgów, ale jaki to ma sens, nie? Czyli my i tak jesteśmy w sytuacji, kiedy oni wyeskalowali brutalność w języku jako organizacja, bo ja nie mówię, że ktoś inny nie, bo też jestem dorosły i wiem, że zdarzały się różne ostre wypowiedzi poszczególnym, nie wiem, znanym ludziom, czy nawet politykom z różnych partii. Ale u nich to ma charakter organizacyjny, bo to jest prezydent, szef rządu, wicepremier, poszczególni ministrowie. To jest u nich już sprawa systemowa. To wzywanie do brutalizacji
W sensie politologicznym ja to rozumiem, bo im chodzi o to, żeby oni uważają, że w ten sposób zmobilizują swoich zwolenników, bo oni czują to, co my czujemy, że ich zwolennicy nabrali wątpliwości. Ale to jest bardzo groźne dla PiS-u, którzy zostaną w domu. Ale nawet jeśli my to rozumiemy, dlaczego oni to robią, to nie możemy być na to zgody, bo to trzeba rozróżnić, co zrozumieć, a zgadzać się, czy akceptować. Ja nigdy tego nie zaakceptuję i nie będę brał udziału w licytacji na brutalność w języku, ponieważ wiem doskonale, że każde tak brutalne słowo i naciąganie ciągłe tej struny w rezultacie powoduje poważne skutki i ryzyka dla nawet życia czy zdrowia poszczególnych osób. Ale w takim razie jak sobie radzić w takiej sytuacji? To znaczy do wyborów zostało jeszcze dokładnie 19 dni. To jest 19 dni, przez które może się wydarzyć wiele rzeczy. Przypuszczać można, że ta narracja agresywna będzie tylko narastała, a im gorzej będzie w sondażach szło Prawie i Sprawiedliwości, tym ta narracja będzie jeszcze bardziej agresywna. O sondażach chwilę porozmawiamy później, bo mam taki sondaż dzisiaj opublikowany przez Ipsos dla Tok FM i Oka Press, który nie jest dla PiS-u korzystny. Bo tendencja, ja szczegółowo to z panią nie pogadam o sondażach, bo szczerze mówiąc słabo je znam, dlatego że się bardzo zaangażowałem w kampanię. Bardziej nie? O tendencjach niż ale o liczbach dokładnie. Ale tendencja jest wyczuwalna, to znaczy tendencja od już gdzieś tygodnia jest na niekorzyść PiS-u. No i właśnie był pan na zielonej granicy, ja byłam na zielonej granicy, to nas czyni tym, kim nas czyni według pana prezydenta. Ja w ogóle z tego nie ironizuję, bo wyczuwam u pani trochę ironii i pozwalam sobie polemizować z tą ironią. To znaczy trzeba prezydentowi powiedzieć blok i nie. Nie możesz człowieku, nawet jeśli jesteś prezydentem, w taki sposób mówić. Ja rozumiem, że nas to może gdzieś tam przy stoliku śmieszyć i widzę memy, że ludzie sami nazywają się świniami, ale apeluję do ludzi, nie śmiejcie się z tego, nie żartujcie, bo on przekroczył wszelkie możliwe granice. I czy on musi usłyszeć poważne? Nie. Nawet jeśli jest prezydentem. Czy ten zmasowany atak, który trwa na Agnieszkę Holland i na film Zielona Granica od 2 tygodni mniej więcej, nie przysłania trochę afery wizowej? Bo ja już czytałam takie komentarze, no, że to była zły moment na premierę, bo była ta afera wizowa, ona mówiąc kolokwialnie żarła, a teraz wszyscy mówią o filmie. Tylko zróbmy tak, no, nie stawiajmy wozu przed koniem. To znaczy w normalnych warunkach, o które jednak ja walczę i na których, jak sądzę, zależy także pani, to jest tak. Reżyserzy kręcą filmy, jeżeli to jest wszystko zgodne z prawem, a tu na pewno jest zgodne z prawem, jakie chcą. Rząd im nie dyktuje scenariuszy. Firmy, które dystrybuują filmy, robią premiery, kiedy chcą i rząd nie jest od tego, żeby to regulować, ani nawet opozycja nie jest od tego. My mamy prawo chodzić na filmy, jakie chcemy i prezydent nie jest od tego, żeby mi mówił, na jaki film mam iść, albo bluzgał w momencie, kiedy ja pójdę nie na taki film, jak prezydentowi pasuje. I na koniec każdy może sam ocenić film. Jest w Polsce wielu ludzi wrażliwych, normalnych, obywateli. Nie trzeba być do tego krytykiem filmowym. Każdy sobie ocenia film, podobało mu się, nie podobało. I to jest uniwersalna sprawa. I to jest zresztą powód, dla którego ja nie wchodzę w szczegółowe dyskusje o granicy, bo tak naprawdę nie ma to znaczenia. Znaczenie ma sama sprawa, że oni się rzucili na artystkę, że zostały pogwałcone jakieś podstawowe historie, które sobie powtórzmy jeszcze raz. Rząd nie ma prawa organizować akcji przeciwko artystom, reżyserom, jakiejś akcji hejtu. To jest skandal, że oni się tym zajmują. Powinni się zająć normalnie sprawami, rządzeniem i ochroną właśnie tej granicy. W sensie nie filmu Granica, bo on nie potrzebuje ani ich ochrony, ani ataku, tylko naprawdę ochroną granicy, która nie jest dobrze chroniona i ludzie nie czują się na Podlasiu bezpiecznie. Rząd nie jest od tego, żeby mi mówił, na co mam chodzić. Rząd nie jest od tego, żeby za mnie recenzował film, bo my wszyscy umiemy ocenić, czy nam się film podoba, czy nie. I wreszcie doprowadźmy w kraju do normalności, bo w tym wszystkim jest jakieś szaleństwo, a że to przy okazji przykryło trochę aferę wizową, oni próbują to wykorzystać, ale też przegrzali i stają się śmieszni, bo opowieść o tym, że wiceministrowie spraw wewnętrznych, tam jeden z wiceministrów jakieś pogadanki będzie jeździł, opowiadał przed seansami, no z czym do ludzi, przepraszam, co oni wyprawiają? No ten temat trochę przycichł, więc mam wrażenie, że zorientowano bo wyczuli, się, że to już że było za grubo, za dużo. Że jest za grubo i oni teraz udają, że tego nie było, no to czekam na te pogadanki ministra Pobożego, proszę bardzo. Właściwie aż się dziwię, że na przykład pani nie wyszła z inicjatywą, żeby zrobił już pierwszą pogadankę, też pójdziemy na premierę, będziemy słuchać z przyjemnością. Panie ministrze, pogadanki usiądę w pierwszym czekamy. Rzędzie, jeśli pan oczywiście zechce mnie zaprosić. I pan będzie nam pojaśniał, co jest w filmie, co my mamy oglądać, czy nie, a potem można wprowadzić do wszystkich filmów, tylko łatwo się to sprowadza do absurdu, a w rzeczywistości sprawa nie jest śmieszna, dlatego że rząd włazi w obszary, w których nie ma miejsca dla polityków. To nie jest dla polityków, na co my chodzimy do kina. Po prostu. I nic im do tego, żeby nam komentowali to czy inne dzieło. Bo potem pytanie, czy w teatrach też, a może potem w filharmoniach, no
No, teatry są takie niepokorne, ja bym tam, szczególnie w teatrach. Film opowiada historię, nie będziemy rozmawiać o filmie, ale chciałam taką ładną klamrą przejść do afery wizowej, no bo okazuje się, że te historie, które opowiada film, czyli uchodźców na granicy polsko-białoruskiej, którzy próbują się przedostać do Polski, są przerzucani w tę i z powrotem, okazuje się, że część z tych ludzi, jeśli wiedziała, jeśli miała wystarczająco dużo pieniędzy jeszcze, no to mogła sobie z tej granicy białoruskiej pojechać do Mińska, kupić tam wizę polską i wtedy już... przyjechać godnie, legalnie, tak pseudolegalnie, wiadomo, no bo na tej kupionej wizie, przez granicę. I to jest jakaś hipokryzja, która mnie tak absolutnie zadziwia w tej narracji antyholandowej. Że rządzący zdają się tego nie zauważać, czy też właśnie zauważają to bardzo dobrze i stąd ta nagonka. Mnie też to zadziwia, ta hipokryzja i ta niemoralność, ale ta sama istota już nic nie, więcej nie musi być. Sam fakt, że członkowie rządu na wyprzódki wypowiadają się i wicepremier przez trzy dni po kolei hejtuje reżyserkę, to w ogóle, też ja nie wiem, gdzie my jesteśmy w ogóle, nie? Nie ma o czym dyskutować po prostu, nie? To nawet, no nie wiem, nawet Jaruzel tego nie robił, no. No to po prostu no, jest... To grube porównanie, no ale prawdziwe. Przecież to jest w ogóle... Przecież za Jaruzelskiego było mnóstwo, już wtedy też działała zresztą i robiła bardzo dobre filmy Agnieszka Holland, ale wielu znaczących reżyserów wtedy tworzyło kino, które się nie podobało władzy. Nie? No to była cenzura, to prawda, i taka była różnica, była sformalizowana cenzura. Dzisiaj oni próbują wprowadzić taką niesformalizowaną cenzurę, nawet mówiąc, to też jest podobne. No ale żeby się rząd angażował w ataki na poszczególnych reżyserów, nie przypominam sobie takiej akcji na przykład jak przeciwko Holland. Pojawiły się nieoficjalnie informacje, że Niemcy wprowadzą kontrolę na granicy z Polską i Czechami i to właśnie w kontekście tego, że w 2023 roku o azyl ubiegało się w Niemczech ponad 200 tysięcy osób i to jest o 77% więcej niż w podobnym okresie rok wcześniej. Zepsuliśmy Schengen? To jest konsekwencja niepilnowania granicy. Ja to mówię wszystkim. Naszym obowiązkiem jako państwa wysuniętego najbardziej na wschód Unii Europejskiej i Schengen, i porozumienia Schengen, jest pilnowanie granicy, bo jeśli nie, to będzie wykorzystywane, a czasem słusznie używane przez zachodnie rządy do tego, żeby pomijać Schengen i wprowadzać kontrolę na granicy. Niemcy, ponieważ z Niemcami graniczymy, ale nie miejmy złudzeń, żeby to znowu nie poszło, że Niemcy źli. To się nagle okaże opinią portugalskich polityków, hiszpańskich, francuskich, ponieważ żaden z tych polityków w swoim kraju nie chce mieć napięcia na punkcie migracyjnym ze strony swoich wyborców. Jak się rozejdzie po Europie, co tu się wyprawia, to oni zaczną mówić, wy nie wywiązujecie się z obowiązku. Obowiązkiem Polski jest pilnowanie naszej granicy, podstawowym obowiązkiem rządu, ale ta granica jest jednocześnie pilnowana przez nas w imieniu całej Unii Europejskiej. Tak to działa. A Niemcy tu mają tylko tyle do tego, że akurat z nimi graniczymy. Ale nie miejmy złudzeń. To będzie napięcie wielu rządów w Europie i one będą oczekiwały od nas pokazania, że skutecznie chronimy granicy. Czy uważa pan, że do wyborów da się w jakiś sposób tę aferę wizową wyjaśnić? Czy to jest... Nie ma szans znaczy, na ona to? Ona jest wyjaśniona w tym sensie, że znamy mechanizmy, przynajmniej częściowo już znamy. Pojawią się pewnie nowe wątki, bo słyszę ciągle... Znaczy my znamy, ale obóz władzy zaprzecza. Tylko, że to jest dziurawe, dlatego, że oni wyrzucili Wawrzyka i tą ekipę, próbowali ich obciążyć tym, myśleli, że to dalej się zaklajstruje. Potem teraz schowali Raua, bo w rzeczywistości jednym z największych jak tajemnic... Jak to schowało? Chory no, jest. No nic nie mówi, nie? Podobno ma koronawirusa. Pani redaktor, jeżeli ktoś jest chory, to życzę mu powrotu do zdrowia, ale o tym się mówi od dwóch dni. A wcześniej on nie wziął za to na siebie odpowiedzialności, no, a jest Była jedna wypowiedź w Nowym Jorku, w której udawał, że wszystko, czy mówił, tak, że wszystko jest okej, okay, nie ma sobie nic do zarzucenia, do dymisji się nie poda. A przecież to jest tak, że on za to politycznie odpowiada i powinien się podać do dymisji, nieprawdaż? I to jest tak, że potem oni się zorientowali, że no właściwie logicznie to powinien się podać do dymisji Rau, że to wszystko jest jakieś śmieszne, że oni źle zrobili te centra wizowe, te centra outsourcingu. Jedno zrobili w okręgu wyborczym ministra, drugie w okręgu wyborczym wiceministra. No opowiadali, że nie wiadomo co robią tym wyborcom, bo mieli za to dostawać jakieś jeszcze głosy przy okazji, bo tu jeszcze oprócz tych wszystkich zysków, tych firm, firemek i całego tego lewego kupowania wiz, to jeszcze miał być taki element, że jeszcze im to w wyborach pomoże.
no to się po prostu w głowie nie myśli, co oni wyprawiają. Zakładając, że po wyborach opozycja przejmuje władzę, jaki będzie pierwszy krok w sprawie afery wizowej? W sprawie afery wizowej to przyjrzenie papierów i ustalenie, co się naprawdę stało, w sensie skali. Ale komisja śledcza, czy jakiś zobaczymy, inny mechanizm? Zobaczymy, jaki jest charakter sprawy. Być może to wystarczy po prostu badanie dokumentów w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i kilku innych urzędach i to może wystarczyć. Ja nie potrafię tego dzisiaj powiedzieć. Nie będę nikomu obiecywał, że to wystarczy. Dlatego, że sprawa jest dziwna, bo... Pytam, bo oczywiście nasi widzowie dopytują się o rozliczenia. No to jest jakiś, to jest taki wątek, który zawsze wraca. To znaczy, czy jest szansa? Były Ale pytania, po co używać słowa rozliczenia? Ja bym powiedział, tu chodzi o sprawiedliwość. Sprawiedliwość działa w dwie strony. Jeśli ktoś się porządnie zachowywał, to przecież nic mu się nie stanie. Tu nie będzie żadnego polowania na czarownicę, ale sprawiedliwie jest też wtedy, że jeżeli ktoś naruszył konstytucję, prawo, naruszał jakieś zasady konstytucji, no to po prostu powinna go spotkać adekwatna kara, sprawa powinna być przedmiotem badania i ja nie używam tu wielkiego słowa rozliczenia, chociaż w sensie politycznym uważam, że ten autorytaryzm, który wytworzyło PiS, bo ja uważam, że to jest autorytaryzm, może jeszcze mało intensywny, ale z tendencją wzrostową, powinien być traktowany no mniej więcej tak, jak traktowano reżim Salazara w Portugalii i tak i powinny być takie mechanizmy, które są charakterystyczne dla transformacji. Czyli boję się tego słowa rozliczenia w takim rozumieniu, że ono brzmi jakby mieli być za coś... Trochę jak zemsta brzmi. Jak zemsta, ale ja bym używał po prostu pojęcia sprawiedliwość i ono tu jest właściwe i wystarczające. Oraz transformacja. Ale wierzy pan w możliwość tej sprawiedliwości po wyborach? Jeżeli tego nie będzie i nie będzie mechanizmów transformacji na przykład w mediach rządowych, to zostanie w głowach narodu, że była wina, nie było kary. I to będzie bardzo źle. Ta obawa się pojawia. Ona się zawsze tutaj wśród naszych bardzo aktywnych, za co bardzo gorąco dziękuję widzów, ta obawa, że wszystko się, mówiąc kolokwialnie, rozejdzie po kościach, jest dosyć żywa. Tak jak powiedziałem, plan transformacyjny jest konieczny, dlatego że ja na przykład jestem gotów do tego, żeby w niektórych dziedzinach, nie mam tu upoważnienia, żeby mówić w imieniu, jest drażliwy okres kampanii wyborczej, więc nie będę się wychylał, ale ja wiem, co trzeba zrobić w niektórych dziedzinach, wiem, że są osoby przygotowane, także jeżeli chodzi o na przykład wymiar sprawiedliwości, które są w stanie powiedzieć, co trzeba zrobić, żeby szybko doprowadzić jakąś dziedzinę do normalności, bo to nie chodzi o to, żeby się zemścić właśnie, nie? Chodzi o to, żeby sprawiedliwie podejść do win ludzi, a system przywrócić do normalności. Na przykład przecież są ludzie, którzy myślą o tym, co zrobić z Trybunałem Konstytucyjnym. Więc to będzie konieczne. Nie da się tego zrobić normalnymi metodami, ponieważ nie jest normalny system, w którym żyjemy. Nie ma reguły konstytucyjne, reguły prawne, reguły państwa prawnego zostały naruszone. Zresztą w ogóle myślę, że III Rzeczpospolita w takim rozumieniu, jak myśmy w niej żyli i ją pamiętamy, nie wróci. Taki sen Bourbonów, że będzie jak było, nie ma możliwości. Jak pan ocenia, zwłaszcza w ostatnich dniach, stosunki polsko-ukraińskie? Po stronie polskiego rządu emocjonalno-historyczne, ale historyczne też czasami. Po stronie ukraińskiej jest też dużo przesady, dlatego ja jestem bardzo ostrożny. Dzisiaj wziąłem udział w debacie, o której pani wie zapewne, którą organizował Donald Tusk, ponieważ to była bardzo poważna debata i była okazja, żeby, generałowie, żeby poważnie... Michał Kołodziejczak, jak rozumiem, w kontekście tego kryzysu zbożowego. Więc wziąłem w tym i tam przedstawiłem swój punkt widzenia, ale nie wpisuję się w te emocjonalne szaleństwa polskiego rządu, bo to uważam, że to nie jest poważne, jeżeli się półtora roku temu proponowało, wręcz mówiło o wspólnym państwie z Ukrainą, a dzisiaj w drugą stronę, wszystko od ściany do ściany. Myślę, że potrzeba w tych relacjach polsko-ukraińskich realizmu. Realizm polega na tym, że dobry moment w relacjach polsko-ukraińskich, który się kończy, powinien być utrwalony w postaci aktu prawnego. Przez akt prawny rozumiem albo nowy traktat, albo serię umów dwustronnych, czy to w sprawach wspierania przez Polskę ambicji europejskich Ukrainy. Uważam, że negocjacje z Ukrainą powinny zostać otwarte. Tu się wtrącę, bo właściwie odpowiada nam pan na pytanie, które się pojawiło u nas w komentarzach, czyli czy nowy rząd, zakładając, że będzie nowy rząd, będzie dalej wspierał Ukrainę. Nie bardzo lubię to sformułowanie wspierać Ukrainę, bo ja to nazywam pomagactwem. Zajmuję się od 20 lat stosunkami polsko-ukraińskimi. Dopóki sobie nie ułożymy w głowie,
że nasza relacja do Ukrainy i przychylność dla niepodległości Ukrainy dotyczy po prostu naszej niepodległości, naszego interesu, to zawsze popełnimy błąd. I widzę, jak ludzie dużo mówią o wspieraniu Ukrainy. To nie chodzi o jakąś taką działalność, nie wiem, jak wspieranie przyjaciela. No trochę to też, tak do tego podeszliśmy. To też jest ważne, bo w stosunkach międzynarodowych jest trochę ważny ten element taki międzyludzki. Ale trzeba na to patrzeć realistycznie. My to robimy ze względu na polskie interesy strategiczne i my nie możemy tego wszystkiego traktować w kategorii tylko emocji. Kiedy słyszę polskiego ministra spraw zagranicznych Raua, który mówi, że się czuje obrażony, to ja myślę, że coś się komuś pozajączkowało. Znaczy, minister spraw zagranicznych nie jest od tego, żeby się obrażał. On nie ma prawa być obrażony. On po prostu był mało skuteczny. I nie doprowadził zawczasu do podpisania polsko-ukraińskiego traktatu, gdzie każdy by się do czegoś zobowiązał, a Ukraina by się zobowiązała też do pewnych działań w porozumieniu z Polską, do łapania pewnej synergii. My wychodzimy po tym wielkim powstaniu humanitarnym, w jakim wzięli udział Polacy, pomagając Ukraińcom dla nich oddolnie i przeciwko Putinowi. Wychodzimy tak, jak żeśmy weszli. A ja mówiłem od dawna, podpisać traktat, jak włosko-francuski, jak francusko-niemiecki, spisać te rzeczy jako zobowiązania. Bo emocje to nie jest dobry klucz do polityki, bo emocje mają taką naturę, że dziś kiedyś jest bardzo dobrze, a potem jest bardzo źle. I dlatego, wie pani, ja też jestem dzisiaj taki spokojny, bo wiem, że dzisiaj jest bardzo źle, a potem będzie znowu jakoś tam średnio. Nie? Ale politycy muszą się zastanawiać zawsze, jakie mają instrumenty prawne, żeby na przyszłość działać, jakie finansowe, jakie organizacyjne. Więc ja mam proste pytanie na przykład. Czy został stworzony wystarczający system, żeby polskie firmy rodzinne mogły inwestować na Ukrainie w ramach odbudowy? Czy został stworzony odpowiedni system i akty prawne, żeby polskie samorządy za pieniądze europejskie mogły brać udział w odbudowie miast na Ukrainie? I na te wszystkie pytania, ile zadam tych pytań, na wszystko jest odpowiedź nie. No to jak żeśmy nic nie zrobili i to wszystko jest oparte o jakąś spiralę emocji pozytywnych, a potem negatywnych, no to co mogę więcej powiedzieć? A czy ten kryzys zbożowy, z którym się mierzymy, to jest pana zdaniem wina tego, jak to pan nazwał, pomagactwa, czy tego, że ktoś gdzieś po drodze postanowił, że jest szansa, żeby sobie zarobić? Panie redaktor, kryzys zbożowy jest, no, on ma, jaka jest jego natura? To, że zboże będzie bronią w tej wojnie, to było wiadomo, każdy wie, bo tak było w czasie II wojny światowej, tak było zresztą już wcześniej, tak było w czasie Wielkiego Głodu. Granie głodem na Ukrainie i granie zbożem na Ukrainie jest od czasów stalinowskich standardem rosyjskiej polityki. I pamiętam, że jak się zaczynała ta faza wojny po ataku Rosji 24 lutego 2022 roku, to pisał o tym przykładowo Snyder. To jest oczywiste. No ale w czerwcu 2022 roku Jarosław Kaczyński mówił, że ze zbożem nie będzie żadnego problemu, nie ma się czego bać. Mamy ludzi bez wyobraźni u władzy, bo stajemy przed okazją, pierwszą od kilkuset lat, by znowu przekierować tranzyt z Ukrainy dóbr nie poprzez Morze Czarne, ale ku Morzu Bałtyckiemu. Co to znaczy? Że mamy więcej miejsc pracy w Polsce, lepsze zarobki, polskie firmy, polskie porty. To tak trzeba było o tym pomyśleć. Potem w kolejności założyć spółkę polsko-ukraińską do spraw transportu kolejowego. Potem w kolejności, bo to można było w ciągu półtora roku zrobić, przygotować magazyny. Potem przygotować ustawę, która i wynegocjować ją także z Unią, bo Unia ma tutaj trochę do zrobienia. Wynegocjować ustawę, która by pozwalała bezpiecznie przewozić ukraińskie zboże przez terytorium Polski, żeby ono się nie mieszało, jeżeli nie ma takiej potrzeby. Potem ściągnąć pieniądze europejskie na to, żeby poprawić magistralę, czy tak szeroko rozumiany tranzyt, bo to chodzi nie tylko o drogę, ale także o kolej z Gdańska pewnie gdzieś do Odessy. To wszystko można było zrobić. Czy cokolwiek z tego zostało zrobione? A czy został chociaż jeden punkt z tego wykonany? I dzisiaj mamy taką sytuację, że musimy doraźnie bronić polskiego rynku, ale w tym samym czasie Rumuni i inni mówią, to my przejmiemy chętnie tranzyt. Rozumiem, dlatego, że też problem polegał na tym, że ktoś postanowił, że po drodze można sobie na tym zarobić. Problem polegał też na tym, że ktoś na tym po drodze zarobił, że minister Telus trzyma w tajemnicy, które to firmy. Tych problemów po drodze jest dużo, ale przede wszystkim ten jeden strategiczny błąd, że Polska strategicznie na tym traci. Traci nasz pracownik, nasze przedsiębiorstwo. To w ogóle mogło, to jest, ja w ogóle nie rozumiem skali tego wszystkiego. To jest możliwość zmiany całego układu geopolitycznego w Europie Środkowej. To są historie raz na setki lat.
To są historie raz na setki lat, z ogromnymi korzyściami dla Polski, polskich pracowników, polskich firm, polskich portów itd., itd. Da się ustalić, które firmy to były po drodze? Po wyborach. Teraz nie, bo nie powiedzą, przecież oni celowo nie mówią. Myśli pan, że po wyborach jeszcze to będzie do ustalenia? O, ta sprawa będzie gorąca. To nie jest koniec, dlatego że ta wojna się przeciągnie. Pytam, bo tutaj też nasi widzowie bardzo się dopominają, czy opublikujecie listę firm. To pytanie się powtarza. Tak. No to świetnie. No to trzymamy pana posła za słowo. Mówię to w imieniu naszych widzów, którzy o to pytają. Mam przed sobą ten sondaż, o którym wspomniałam na początku. Sondaż Ipsos dla Tok FM i Oko Press. Szybko liczby, nie będziemy się na nich skupiać, ale ważna jest właśnie tendencja. PiS 36%, Koalicja 29%, Nowa Lewica 10%, Trzecia Droga 8%, Konfederacja 7%, Bezpartyjni Samorządowcy procent. I jakby to szybko policzyć, to okazuje się, że trzy partie opozycji demokratycznej, Koalicja, Lewica i Trzecia Droga w sumie mają więcej niż Prawo i Sprawiedliwość. To jest pierwszy Ipsosu tak dobry sondaż dla opozycji. On na pierwszy rzut oka nie wygląda aż tak korzystnie. No ale bo tendencja jest. Ten PiS ma ciągle 36%, ale myśli pan, że te wybory są do wygrania przez was? Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. A nie boi się pan o losy Trzeciej Drogi? No, ona według tego sondażu jest tuż nad progiem, trochę bo jako koalicja boję, musi ale przekroczyć 8%. Jak nie wejdzie, to jest... Wie pani, tylko z takiego bania się już teraz, my rozmawiamy, dzisiaj 26, nie? 26 tak. Września rozmawiamy, no to co z tego mojego bania się będzie, nie? Oni podjęli jakieś decyzje strategiczne parę miesięcy temu, które dzisiaj widać, że były bardzo ryzykowne, a nie daj Boże błędne. Bo przecież jak oni nie wejdą, to nie jest dla nas lepiej. No to dla was jest gorzej, dla nikogo bo to nie jest lepiej. Tak naprawdę może oznaczać kolejną kadencję PiS-u. Chyba nie. Chyba będzie to oznaczało jakiś okres jednak zmian. Nic nie wskazuje dzisiaj na... Jedno można powiedzieć, bez większego ryzyka. Jeżeli się trochę rozumie socjologię i te procesy społeczne. PiS-owcy nie stworzą wyraźnie większościowego rządu. I to jest różnica w stosunku do sytuacji sprzed 4 i 8 lat. Pierwszy raz od 2007 roku, taka jest moja konkluzja, nie będzie w Polsce możliwości stworzenia takiego rządu z wyraźną większością, chyba że my wygramy. PiS-owcy tego nie będą w stanie zrobić. I oni to już wiedzą, stąd wynika ich agresja i oni jeszcze przegrzeją w tej agresji. A dopuszcza pan taki scenariusz, w którym opozycja w jakiś sposób dogaduje się z Konfederacją, jeśli oczywiście będzie taka potrzeba? Konfederacja jest... Konfederacja trochę słabnie na finiszu tej kampanii, bo był moment przed wakacjami no, trochę w trakcie... To pani jest delikatna. Oni mocno osłabli. Że byli naprawdę mocni. Oni mocno osłabli i to słychać. Oni przegięli jak zawsze w różnych działaniach takich, no po prostu szli po bandzie, czy to w sprawach praw kobiet, czy na koniec, żeby był jakiś ten paradoks, to ja uważam, że cała ta wypowiedź o jedzeniu psów była taką wypowiedzią, która pokazywała, że nie mamy do czynienia z poważną ekipą. Ale tych wypowiedzi było dużo różnych, widać, że im para zeszła. Ich intuicje różne my potrafimy przedstawić lepiej. Znaczy ich takie intuicje na przykład, które zarażają młodzież, bo przecież no wczoraj w Rzeszowie w nocy, bo jeszcze w nocy byłem w Rzeszowie, spotkałem takich kilku młodych kolegów, już takich trochę po imprezie, ale żeśmy pogadali, trzech, dwóch było za konfą i wysłuchałem, co oni mówią. To byli racjonalni chłopacy, poważnie ich potraktowałem. Nawet może za dużo, żeśmy posiedzieli za długo, bo potem musiałem w nocy jechać do Warszawy. Przekonał ich pan? Jednego tak, ale nie chodzi o to, że ich przekonałem, tylko chciałbym powiedzieć do nich, może nas słyszą, ale też do innych zwolenników Konfederacji. Jeżeli chodzi o te elementy, które wydają się wam zdroworozsądkowe, czyli na przykład takie przekonanie, że jak pracujesz, to musisz mieć niższe podatki, że trzeba docenić pracę już na wstępnym etapie, kiedy człowiek jest młody i ma jakieś aspiracje, żeby faktycznie mieć, nie wiem, własny dom, własne miejsce, to w tym jest dużo racji. I my na te pytania odpowiadamy. Nie jest tak, że my ignorujemy te pytania. Czyli po pierwsze jest tak, że do wielu wyborców Konfederacji da się dotrzeć, pokazując, że Mentzen przesadza.
A już na pewno tacy ludzie jak Brown czy Corwin? No, oni są schowani trochę teraz, oni są zwłaszcza teraz na końcu. Pochowani, nie? Zresztą Grzegorz Brown wydaje się dość niezadowolony z tego, że został schowany. Ale takie intuicje, na przykład, że trzeba mieć większy szacunek dla przedsiębiorczości czy pracy, to ja też mam. Ja to rozumiem. Jak siedziałem wczoraj, to nie chodzi o polityków Konfederacji, bo oni prowadzą swoją grę. I oczywiście z kampanii Bocza mają do tego pełne prawo. My możemy się z tym nie zgadzać po prostu i robimy to. Natomiast jeżeli chodzi o wyborców Konfederacji, spotykam ich na ulicy, zawsze z nimi rozmawiam, bo czuję, że z nimi, wieloma z nich się da o czymś sensownym pogadać, że oni mają dużo sensownych intuicji, tylko że ich ktoś omamił. I teraz przechodzę do samej Konfederacji. Czy z nimi coś się da? Z całością nie, ale to jest skomplikowany organizm, i trzeba patrzeć też na ludzi w polityce. Konfederacja nie jest jednolitą partią. I ja uważam, że jeżeli w Konfederacji znajdą się osoby, które będą miały poukładane w głowie, to ja nie mam czegoś takiego, żebym taką mam skłonność, żebym miał taką skłonność do powiedzenia wszystko źle. Nie wszystko źle. Wielu ludzi z takich środowisk liberalnych gospodarczo, bo mówię tutaj szczególnie w tym kontekście gospodarczym, potrafię docenić różne ich poglądy. Oni się w wielu sprawach zamotali, przegięli, ale może nie wszyscy. Zobaczymy, kto będzie realnie posłem. Czyli gdyby był taki scenariusz, w którym brakuje tam paru tych szabli i są te szable w tej bardziej, powiedzmy, racjonalnej części Konfederacji, to tego scenariusza pan nie wyklucza. Moje podejście, ale mówię za siebie, żeby to nie było jako deklaracja koalicji, bo ja nie mam takiego upoważnienia. Jeżeli poważnie myślimy o zatrzymaniu autorytaryzmu, jeżeli poważnie uważamy, że pisowcy to jest taka współczesna sanacja z tendencją autorytarną i że oni zaczęli wprowadzać autorytaryzm, no to jeżeli konsekwentnie dalej myślimy, to znaczy, że jeżeli jest demokrata o nawet neoendeckich poglądach, a jest demokratą i chce normalnych reguł, uczciwych reguł gry w Polsce, no to też jest naszym partnerem. Czy koniecznie do rządu, no to dzisiaj nie ma podstaw, żeby o tym wszystkim rozmawiać, ale no znowu, nie jest to 7-minutowy wywiad, możemy tak bardziej studyjnie porozmawiać. Nie tak zawsze, jest zamysł tego prawda? Programu. Nie, to nie jest tak, że ja mówię, że to od razu trzeba rząd z tym kimś robić, ale można jakieś rzeczy z nim załatwiać, nie? Od tego jest parlament, można proponować jakieś rozwiązania, które spowodują, że Polska wróci na demokratyczne tory, ale warunkiem jest to, że mówimy o ludziach, którzy są demokratami. Którzy są demokratami i mogą mieć poglądy od konserwatywnych do bardzo lewicowych. Ja to absolutnie akceptuję, dlatego jestem w miejscu, w którym jestem, ze swoimi poglądami, bo akceptuję ten fakt, że idziemy razem także z ludźmi, z którymi się często w wielu sprawach nie zgadzam. Mówię na przykład o osobach o bardzo lewicowych poglądach, ale dla mnie jest jasne, że będziemy być może mieli z nimi koalicję, że to są nasi partnerzy w opozycji. I na prawo też trzeba szukać takich partnerów, bo jest wiele osób o prawicowych bardzo poglądach, ale demokratów. Czy jest tak, że Unia Europejska wykorzystuje Ukrainę do tego, żeby obalić rząd Prawa i Sprawiedliwości? To są głupoty. Głupoty, które rozgrzały, chciałam powiedzieć, Twittera, oczywiście chodzi mi o portal X, rozgrzały ten portal wczoraj do czerwoności. No nawet nie czytałem, ale to głupoty są. Spisek. Ja bardzo lubię teorie spiskowe, więc... Ja też lubię jako badacz, ale jeżeli chodzi o realną politykę, to... No to po prostu nasz rząd zamiast prowadzić... Czy Ukraińcy są łatwym partnerem? Nie. I mówię to jako człowiek, który bada Ukrainę, zna Ukraińców, przyjaźni się z Ukraińcami, nie są łatwym partnerem. Tak jak my nie jesteśmy łatwym partnerem. Czy zmieniła się nasza sytuacja strategiczna w ostatnich dniach? Nie. Ukraińcy mają tę wojnę wygrać, Ruski ma przegrać. Taki jest polski interes. A dalej to trzeba uprawiać politykę, a nie płakać po wiecach i wykrzykiwać. I ja nie mam powodu zajmować się prezydentem Zełenskim, który też parę razy w swoich powiedziach moim zdaniem przeholował. I to nie tylko dotyczących Polski, tylko na przykład na szczycie NATO. Ale jestem polskim politykiem, zajmuję się polską polityką i jest kampania wyborcza. No to mam pretensje do polskich polityków o to, że się marzą, obrażają, płaczą, wyzywają naszych partnerów, zamiast prowadzić skuteczną politykę. Znaczy, to nie domagam jest... się elementarnego realizmu w tej polityce i skuteczności. Znaczy to właśnie nie jest tak, wracając do Konfederacji, o której przed chwileczką rozmawialiśmy, że właśnie PiS, grając na odebranie głosów Konfederacji, osłabiając ją skutecznie, no bo słabnie, skręcił w tą antyukraińską stronę, w ogóle nie zważając na ewentualne późniejsze konsekwencje. To, o co pani mnie pyta, to jest trochę taka... taki polski zwyczaj, żeby tak dużo poświęcać uwagi kuchni politycznej.
I trochę wtedy ja mam zawsze poczucie, że marnuję czas jako polityk, bo staję się politologiem. Więc no trochę tak jest, bo oni sobie coś wymyślili, że ta konfederacja to jest przede wszystkim antyukraińska, no to oni będą też antyukraińskie rzeczy mówić i wtedy część tych wyborców, i może w ogóle nawet tak jest, tylko że czy to dzisiaj kogoś tak szczególnie interesuje i czy taka inżynieria w polityce działa? Nie sądzę. Myślę, że jest kampania wyborcza, trzeba mówić, przepraszam, co zrobimy, jak zrobimy i kiedy zrobimy, bo przywilejem i siłą polityka jest mówić nie tylko jak jest, ale także co będzie i jak zamierza to zrobić. No i tym się różnimy od politologów. Ja w tym drugim wcieleniu jestem też politologiem i doskonale czuję te różnice, kiedy mam być politologiem, a kiedy politykiem. Zadaliśmy naszym widzom pytanie, bardzo Państwu dziękuję za liczne odpowiedzi. Pytanie brzmiało, czy ujawnienie majątku Morawieckich zaszkodzi PiS-owi? I 61% z Państwa odpowiedziało, że tak, 39% odpowiedziało, ale że nie. Ta sprawa jest oczywista, że zaszkodzi, ale też jest oczywiste, że gdyby w Polsce były normalne reguły gry, to i gdyby były normalne reguły demokracji, to premier niezależnie od wszystkiego musiałby na poważnie tę sprawę potraktować i ujawnić majątek. No bo to nie jest nawet zwykły szeregowy poseł, to jest poseł, ale też szef rządu. Nie jest jasne, skąd ma te środki i nikt niczego nie oskarża, po prostu ludzie mają prawo wiedzieć. No warto podkreślić, że to nie jest tak, że to ta ustawa, która utknęła w Trybunale Konstytucyjnym, cóż za zaskoczenie, że ona tam utknęła i to, że ona stamtąd nie wychodzi, uniemożliwia premierowi ujawnienie majątku żony, bo po prostu gdyby chciał, to by mógł. No. W ogóle z tą tajemniczością majątków żony, męża, to jest jakieś też dziwaczenie. To jest normalne na świecie, w demokratycznych krajach, gdzie ludzie płacą podatki. To nie jest jakiś wymysł, nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Ja może bym się zastanawiał, że na przykład jeżeli chodzi o ujawnienie majątku dziecka czy rodziców, no to ktoś może mieć już jakieś tam wątpliwości. Ale jeżeli ktoś prowadzi biznes i zarabia na przykład ogromne pieniądze, to przecież płaci podatki, przecież to wszystko jest, przecież to wszystko wszyscy wiedzą. Więc w ogóle w czym tu jest problem? Ja nie wiem tego. Co to jest w ogóle miałam trochę nadzieję, że pan mi pomoże, bo ja nie rozumiem tego problemu. Znaczy ja rozumiem, że chcą... Rozumieć to rozumiem, tylko ja się z tym nie zgadzam, bo ja rozumiem, co oni robią, ale ja po prostu nie jestem w stanie tego przyjąć, nie? To znaczy ja też rozumiem, co robią, ale zastanawiam się, czy właśnie trwanie tak w zaparte, że nie pokażemy, nie jest gorsze od samego ujawnienia. No mi się wydaje, jestem pewien, że chyba tak i to oni będą mieć z tego problemy wyborcze, nie? No trudno, no premier po prostu powinien wyjść i powiedzieć, słuchajcie, no, w moim małżeństwie jest tyle i tyle pieniędzy, jestem szefem rządu, w Polsce nie ma żadnych szarych stref finansowych i tak wszystko jest gdzieś zapisane w urzędzie skarbowym, w tych, przecież dziennikarze do wszystkiego dotarli. To prawda. To znaczy, serdeczne gratulacje dla Jacka Harłukowicza z Onetu, który, co też warto podkreślić, wielokrotnie próbował uzyskać odpowiedź od samej pani Iwony Morawieckiej, do której wysyłał listy na adres i miał potwierdzenie, że te listy zostały odebrane. Nigdy nie doczekał się odpowiedzi. Do kancelarii premiera, która odpowiedziała, że się nie zajmuje małżonką pana premiera. No a sam pan premier wielokrotnie przez dziennikarzy był na konferencjach pytany i na to pytanie nigdy nie odpowiedział. Ostatnie pytanie, o które dopominają się nasi widzowie, więc muszę je zadać, to znaczy, czy jak przyjdzie w nowym Sejmie do głosowania w sprawie prawa aborcyjnego i będzie głosowanie dotyczące aborcji do 12 tygodnia ciąży, to czy zagłosuje pan za? Ustawa będzie zliberalizowana, ja zagłosuję za liberalizacją, natomiast dzisiaj nie wiadomo, w jakim to będzie kształcie, więc już nic więcej się nie dopowiedzi, ale to, co trzeba w tej sprawie, żeby wyborcy wiedzieli, co ja myślę i co mogę to rozwinąć jeszcze, żeby wytłumaczyć swoją motywację, bo może są też tacy, którzy są z tym zdziwieni. Ja po prostu jestem pewien, że moje poglądy osobiste, które są, o których mówiłem wielokrotnie, które są mocno antyaborcyjne, nie mogą być, ja nie mogę sobie rościć jako poseł prawa, żeby narzucić wszystkim swoje osobiste przekonania, bo widzę też problem po stronie kobiet, ich praw, bo widzę, bo słyszę, co mówi moja córka, bo wiem, że muszę w parlamencie zawrzeć kompromis. Na tym polega kompromis. Ta sprawa w przypadku moim i wielu moich konserwatywnych przyjaciół nie budzi żadnych kontrowersji. Ja bym chciał, żeby do życia podchodzić poważnie w odniesieniu do życia nienarodzonych, ale także w odniesieniu do godności życia później, kiedy ludzie, także godności śmierci, hospicjów,
Dziwi mnie, że ludzie są tak skupieni tylko na tym jednym aspekcie życia, nie widząc całości. I dziwi trudno mnie, się że dziwić uważa... po tym, co się działo w 2020 roku po wyroku. Więc pisowcy za to ponoszą. Pisowcy ponoszą winę za obalenie poprzedniego kompromisu. I teraz... Pan był zwolennikiem tego poprzedniego kompromisu? Ja byłem zwolennikiem tego kompromisu i teraz też będzie jakiś kompromis, pewnie trochę inny. No bo czytaliśmy przed chwilą badania opinii publicznej, więc też znowu, no bądźmy realistami. Ja zagłosuję... Oczekiwanie jest dużo bardziej liberalne niż ten kompromis, który funkcjonował do 2020 roku. Jak, jeśli pani przeliczy to, tę tendencję, powiedzmy, jak może się skończyć procedura wyborcza w Polsce, to i tak będzie jakiś kompromis. Ale ja uważam, i to jest oczywiste, że działania PiS-u i tego Trybunału Konstytucyjnego kierowanego przez Przyłębską naruszyły prawa kobiet, naruszyły zasady współżycia społecznego, naruszyły też normy takiego pokoju społecznego i zaufania wzajemnego. To wszystko i to będzie zmienione i tyle. I konserwatyści też się na to zgodzą. Bardzo dziękuję za rozmowę. Paweł Kowal, dziękuję bardzo. Numer jeden na liście Koalicji Obywatelskiej do Sejmu z Podkarpacia, z Rzeszowa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu również, zwłaszcza za bardzo duże zaangażowanie pod naszą dzisiejszą rozmową. I przypominam, że codziennie od poniedziałku do piątku o 21:00 Studio Wyborcze tutaj na kanale Sekielski. Dziękuję bardzo. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.